Pan właściwie w europejskich pucharach to nie ma chłodnych doświadczeń. Zawsze było albo gorąco, albo lodowato, bo była ta ładna walka z Wisłą, Bejtar, Barcelona, była Lewadia, był Spartak z Legią. No jak przeanalizować, ile miałem meczów jako trener w europejskich pucharach. To myślę, że no w naszej lidze niewielu ma tylu trenerów, tyle meczów co ja. Poza tą Lewadią. No, tytułów mistrzowskich też nie. Poza Lewadią nie przypominam sobie jakiejś takiej wpadki swojej w europejskich pucharach, ale fakt to była bardzo taka spektakularna i bolesna, dlatego jest mi wypominana i ona nie powinna się zdarzyć, to prawda. Bo Lech też ma swoje demony, swoje stiarnany, to można powiedzieć, że taką jesteście parą z misją teraz. No, jak się tak zastanowić, to no, polskie kluby tak naprawdę chyba wszystkie, które grały w europejskich pucharach, mają. Jakieś demony mają. No? Tak. Jest to spowodowane tym, że te demony najczęściej były w tych pierwszych fazach, prawda? Kiedy drużyna dopiero rozpoczynała przygotowania, kiedy nie była jeszcze w rytmie meczowym i wtedy o nieszczęście łatwo. Mija te 20 lat, od kiedy był pierwszy awans do Ligi Mistrzów i to będzie główny temat lata. Liga Europejska też będzie w porządku? Liga Europejska, faza grupowa, no to jest na pewno też dobre rozwiązanie, ale mamy szansę grać w Lidze Mistrzów. My sami tak do końca nie znamy naszych możliwości i jestem przekonany, że ci młodzi zawodnicy, którzy wciąż podnoszą swoje umiejętności, którzy teraz dostali potężny zastrzyk takiej pewności siebie po zdobyciu tego tytułu, no myślę, że będą coraz mocniej się rozwijać. Mam takie przekonanie, że tu można naprawdę zbudować drużynę, która będzie regularnie grała w europejskich pucharach, fazach grupowych, a to jest to, co mnie interesuje. Ta przygoda, jaką mieliśmy z Legią w Lidze Europy w tej fazie grupowej, to było coś, co dostarczyło mi jak do tej pory takich najbardziej ekscytujących doświadczeń jako trenerowi. Także to jest to, do czego dążę, co bym chciał jak najszybciej powtórzyć. Wejście do grupy, gra w grupie, te kontakty, te otoczka tych meczów, te podróże, przejazdy, stadiony, drużyny z dobrych lig, no to wszystko jest naprawdę czymś, dlaczego warto ten cały rok harować. A pan widzi teraz przemianę mentalności polskiego piłkarza? Zdecydowanie. To jest naprawdę coś, co budzi mój optymizm. Myślę, że no, wtedy, kiedy ja zaczynałem, to jeszcze był schyłek tych grup trochę alkoholowych, karcianych, hazardowych i tak dalej. Teraz tego nie ma. Jeżeli jest, to już są jakieś relikty, niewielkie pozostałości, powiedzmy. Teraz piłkarz przy tej konkurencji, przy tej liczbie bezrobotnych piłkarzy, to już jest zupełnie inne myślenie. To jest zupełnie inne myślenie, szczególnie ta młoda generacja. To już są ludzie, którzy nie mają takich kompleksów jak ci starsi, którzy dla nich wyjechanie na zachód to nie jest nic wielkiego. Oni po prostu tak trenują po to, żeby gdzieś grać na zachodzie, prawda? I widać, że naprawdę to są zupełnie inne osobowości. I dzięki temu myślę, że powoli ta nasza piłka też będzie trochę inaczej wyglądała. Także to wszystko powoduje, że myślę, że no wcześniej czy później no my musimy zacząć odnosić sukcesy. I to naprawdę takie sukcesy, że będziemy no być może w gronie medalistów ważnych imprez, bo przy naszej liczbie nawet zawodników uprawiających tą piłkę, teraz boom na te szkółki młodzieżowe, to jest naprawdę coś niesamowitego. Także ja jestem dobrej myśli. To marzenia z tamtych czasów, a to, co udało mi się osiągnąć, to jeszcze wciąż Himalaje. Ja postawiłem na jedną kartę całe swoje życie praktycznie, mając tak naprawdę niewiele atutów.